Witam w autorskim podcaście na celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem jest dr Michał Marek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dr Michał Marek reprezentuje Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Jest także wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest m.in. autorem książki Operacja Ukraina. Kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich oś ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019. Michale, powstaje druga część książki? Tak, staram się, staram się pracować nad nią w miarę możliwości. Mam nadzieję, że w tym roku e, już się uda e, opublikować. No, problem jest taki, że tego materiału powstaje cały czas, tego materiału do analizy powstaje cały czas ogrom. I szczerze mówiąc, trudno to po prostu w pojedynkę wszystko przerobić, ale jakoś staram się, mam nadzieję, że w tym roku się uda. No bo dzieje to się tu i teraz. Ja oczywiście bardzo mocno trzymam kciuki, powiem szczerze, nie wiedziałem, czy książka się tworzy, był mały podstęp, ale przy okazji też można powiedzieć, że dostałem między wierszami odpowiedź, bo moje bardzo ważne pytanie jest takie. Ta książka, przypomnę raz jeszcze 2013-2019 obejmuje taki okres. Skoro powstaje nowa książka, to można domniemać, że nie tylko nowe wydarzenia i fakty, które zaistniały, mają miejsce, i nie tylko tym się to różni, ale też ewaluowały pewnie sposoby funkcjonowania Rosjan przeciwko nie tylko Ukrainie, bo o tym będzie za chwilę. Oczywiście, no nie jest tylko kwestia rozwoju narracji, dodatkowych wątków, tylko rzeczywiście są pewne zmiany bardziej jakościowe, czy właśnie dotyczące stosowanych technik. Szczególnie tu staram się analizować to, jak Rosjanie pracują na naszym kierunku, jak starają się z jednej strony oddziaływać na Polaków, a z drugiej strony jak budują swoje przekazy w oparciu o wątek dotyczący Polski, tak jak generalnie budują swoje przekazy na temat Polski. I tutaj rzeczywiście jest wyraźne, są wyraźne zmiany, taka podstawowa zmiana to jest to, że Rosjanie po prostu poświęcają nam zdecydowanie więcej uwagi. I tak samo rozbudowali siatkę nowych narzędzi, jeżeli chodzi o wpływ na Polaków. Na razie nadal jest to, mam na myśli na przykład kanały Telegram, tak, polskojęzyczny segment kanałów Telegram. Na razie jest to oczywiście skromne, jest to, są to skromne siatki źródeł, ale co ciekawe, mówiąc wprost, Rosjanie dostrzegają, że bezpośrednio poprzez sam Telegram nie są w stanie w sposób znaczny oddziaływać na Polaków, ale są w stanie serwować na przykład, wykorzystywać Telegram do tego, aby przekazywać czy też ukierunkowywać działania Polaków, którzy chcą kooperować z Rosją. Tak? Można odnieść wrażenie, że Telegram, polskojęzyczny segment Telegramu, to z jednej strony pewnego rodzaju otwarta karta, o, powiedzmy takie menu, w którym zebrane są bieżące narracje, to co Rosjanie chcą, aby Polacy tutaj y, lobbowali na miejscu. I niestety niektórzy nasi obywatele kuszą się są gotowi do tego, aby po prostu dostosowywać do naszych warunków nawet te najbardziej radykalne przekazy i je tutaj popularyzować. To jest jeden z aspektów. Tego wcześniej w takim stopniu nie było. Tak samo Rosjanie obecnie bardzo starają się pływać na Polaków poprzez Twitter. Również to nie było aż tak widoczne w czasie wcześniejszym. No ale to oczywiście jeden, jeden tylko z wielu aspektów pewnych zmian Rosjanie tak samo muszą reagować. Na zaistniałe sytuacje, na przykład to, że przecież w Polsce już praktycznie no de facto nie działa rosyjsko, polskojęzyczny, rosyjski Sputnik, i że tak powiem, coś z tymi osobami, które tam pracowały, trzeba zrobić. I możemy obserwować, że osoby te wkroczyły w sferę YouTube'a. Tutaj na YouTube są kręcone przez nich różnego rodzaju materiały. Także te osoby, które dawniej bardziej bezpośrednio pracowały dla Rosjan, teraz już stają się influencerami, stają się YouTuberami. I dalej kontynuują te same działania, które prowadzili, prowadzili wcześniej. Także wiele rzeczy się zmienia, można było o tym rozmawiać godzinami, ale to nie jest tak, że Rosjanie dokonali jakiejś, powiedzmy, całkowicie jakiejś, jakiejś rewolucji na kierunku polskim, czy na, na kierunku natowskim, czy na, rewol, czy na kierunku ukraińskim. To są pewnego rodzaju zmiany, o których trzeba mówić, które trzeba dostrzegać, aby, aby, aby uodparniać między innymi nasze społeczeństwo. Są to zmiany, jeżeli będziemy patrzeć na to tak z perspektywy na przykład tych zmian zachodzących z, w skali jednego roku, to są to zmiany, które bardzo trudno dostrzec. Ale jeżeli sobie pokontrastujemy rok 22, postawimy kontrast między 22 rokiem, a na przykład 19, no to tutaj już jest zupełnie to, tutaj widać już różnicę nawet jakościową przekazu. No, jest to bardzo ciekawe zjawisko i Rosjanie wyraźnie uwzględniają między innymi to, że po prostu polski odbiorca Również uodparnia się na na przykład przekazy emitowane poprzez na przykład Facebook, tak grupy działające na Facebooku, już troszeczkę jakby Rosjanie nie są w stanie oddziaływać poprzez Facebook na szersze grupy, tak? W sensie oddziałują na te, które już udało im się pozyskać. I mają problem z tym, aby pozyskać nowe osoby, te, które te osoby, które już są powiedzmy w tych bańkach zaizolowanych, no, one tak, są, są już pod wpływem Rosjan, ale oni potrzebują czegoś więcej, bo na, tym, na tej bazie chociażby samego Facebooka i tych podobnych, bardzo, bardzo radykalnych, powiedzmy, ośrodków propagandowych czy grup dezinformacyjnych, no, na bazie tego oni nie są w stanie wpływać już na, na poważniejsze, na szersze grupy Polaków, ale już poprzez zastosowanie, poprzez wkroczenie w Twitter, tego rodzaju szanse dostrzegają i zobaczymy, jak dalej będą się właśnie szczególnie na Twitterze rozwijać. Być może to wynika też z tego, że ten telegram w Polsce nie do końca. Tak się przyjął, chyba jak wszyscy myśleli. Oczywiście jest spore grono Polaków, jest spore grono tych, którzy są po prostu zainteresowani tematyką bezpieczeństwa, nie tylko zawodowo, ale do tematu Polski i Zachodu za parę chwil wrócimy. Ja bym chciał zapytać, tak naprawdę, czy, czy to może nie do końca jest dobre pytanie, bo z zasady można przyjąć, że jest to trochę, to są inne metody działania, ale chciałbym zapytać, zanim zapytamy o cele, czy porozmawiamy o celach, to chciałbym zapytać o te kierunki, bo inny sposób jest działania na kierunku wewnętrznym, inny na kierunku zewnętrznym. Mówię oczywiście o działaniu Rosjan, no bo odpowiedni przekaz jest kreowany do własnego społeczeństwa. A oczywiście też inny do zachodu jako takiego, zarówno i do społeczeństw, jak i do rządów, tak? bo za chwilę też sobie powiemy parę słów chociażby właśnie o operacjach psychologiczno-informacyjnych, czy informacyjnych i psychologicznych, no bo tutaj oczywiście jakby nasz cel, czy raczej ofiara jest inna. Ale jakie widzisz tak naprawdę różnice właśnie w kierunku działania pod tym kątem ten kierunek wewnętrzny, czyli rosyjskie społeczeństwo, i zewnętrzny, na razie nie dzieląc tego jeszcze na nic? Po pierwsze, rosyjskie działania zawsze, jeżeli mamy na przykład jakąś operację albo emisję po prostu jakiejś, jakiegoś nowego wątku, bo takich całkowicie stricte nowych, jakościowo od podstaw nowych, całkowicie nowych narracji, to raczej Rosjanie nie, nie konstruują tak. Oni bazują na tym, co już powstało, czy to po roku 14, czy nawet przed. Nie ma takich całkowicie jakościowych nowych narracji. Ale jeżeli chodzi o rozwój tych narracji, czyli budowę np. nowych wątków propagandowych, to wówczas, kiedy oddziałują na kierunek wewnętrzny, oddziałują również na zewnętrzny. To znaczy nie ma takich działań, które oddziałują tylko na wyłącznie jeden z tych dwóch kierunków. One zawsze oddziałują, zawsze Rosjanie dostosowują tak dane wątki, żeby można było je bezpośrednio użyć na potrzeby przynajmniej jednego z kierunków zewnętrznych i rynku wewnętrznego. Jeżeli chodzi o zasadnicze różnice, to oczywiście należałoby uwzględnić tutaj już specyfikę konkretnych kierunków. Jeżeli na przykład, wzięlibyśmy pod uwagę kierunek, powiedzmy tak, zachodni, ale to znowu jest bardzo, bardzo uogólnione, no ale na przykład zachodni, powiedzmy polski kierunek. Jeżeli mamy przekazy o tym, że Polska. Z jednej strony, na przykład, Rosjanie budują przekazy o tym na potrzeby kierunku polskiego, że w Polsce trwa Ukrainizacja, tak? Polska upada, polska kultura zanika, wszyscy dominują i w sferze ekonomicznej, i w sferze kulturowej, politycznej, zaczynają dominować u nas Ukraińcy, tak? Rzekomo, oczywiście. No to proszę, no to ten sam kierunek, powiedzmy, bardzo podobne zjawisko, tylko troszkę wektor zwrotny, emitowany jest na potrzeby kolejnego rynku zewnętrznego, rynku ukraińskiego. tak? Tam mamy znowuż, że panuje polonizacja, tak? Polacy mają zająć kraj, Polacy mają przejąć już kontrolę nad Lwowem, nad Kijowem, czyli na Ukrainie trwa wielka polonizacja. I Rosjanie przedstawiają wówczas, mamy tutaj ten wątek, powiedzmy, oba są zewnętrznymi, ale są dostosowanymi do potrzeb danych kierunków i na potrzeby wewnętrzne, ten sam przekaz jest dostosowywany w taki sposób, aby przekonywać, przekonywać Rosjan, że z jednej strony Ukraińcy są wrogami Polaków, Polacy są świadomi tego, że Ukraińcy są wrogami Polaków, Polacy są coraz bardziej świadomi tego, że w Polsce trwa ukrainizacja, tak? Z jednej strony. Z drugiej strony Rosjanie na przykład przekonują, że na Ukrainie jasne trwa polonizacja, bo Polacy są wrogami Ukraińców, tak? Ten sam czynnik. I w jednym i w drugim Polacy i Ukraińcy to są wrogowie. Przy czym na kierunku wewnętrznym to służy do tego, aby przekonywać, że na przykład czynnikiem jednoczącym tych dwoje zwaśnionych, straszliwych wrogów jest po prostu, są po prostu rozkazy ze Stanów Zjednoczonych. Tak? Oba te państwa rzekomo są marionetkami Stanów. I to, że wewnątrz siebie się nienawidzą, tak naprawdę Polacy, Ukraińców by rzekomo od razu wymordowali. No jakby tylko nada, nadarzyła się okazja, ale jednoczą się przeciwko Rosji, bo cały Zachód jest, powiedzmy, w kupie, trzymany przez Amerykanów w ramach skonsolidowanej operacji przeciwko Rosji, tak. Czyli widzą Państwo, to jest, można powiedzieć, jedna i ta sama narracja kluczowa, która jest dostosowywana do różnych właśnie kierunków, ale sam, powiedzmy, ten korzeń jest taki sam. A wszystko sprowadza się do kluczowej narracji, gdzie tej bazowej, która legła u podstaw, powiedzmy, objaśniania Rosjanom decyzji o ofensywie, o ataku pełnowymiarowym, czyli to baz, to, tą bazą jest przekaz o tym, że tak naprawdę Rosja się broni, tak. Rosja się broni przed uderzeniem NATO, przed uderzeniem Stanów Zjednoczonych, bo to Stany tym wszystkim rządzą, tak? Stany przejęły kontrolę nad Ukrainą, wykorzystują Ukrainę, teraz bardziej Polskę, do tego, aby właśnie tą Rosję najechać, zniszczyć Rosjan, wymordować i tak dalej, i tak dalej. I dlatego na rynku wewnętrznym przekaz jest bazowy, podstawowy. Trzeba się nami jednoczyć, Rosjanom trzeba, Rosjanie muszą się jednoczyć, aby tego wroga pokonać. A jeżeli emitują to na Zachód, w Polsce Polak ma nienawidzić Ukraińca, Polak ma być wrogiem. Na Ukrainie Polak ma być traktowany jako ten, który zada cios w plecy, więc to baza, korzeń jest ten sam, a później się to już ładnie dostosowuje do konkretnych celów i potrzeb. Ale Michale, no nie trzeba być wielkim filozofem, żeby znaleźć tak naprawdę te różnice, które Polaków, Ukraińców dzielą, tak? I to wcale nie najodległejszej historii, bo to będzie kwestia, czy właśnie Piłsudski kontrabandera, tak, Upa, te wszystkie nieporozumienia historyczne. I mamy takie nazwijmy to zatargi, kwestie niewyjaśnione, którzy nie, na siłę chcą wyjaśniać. Na pewno nie jest to teraz czas i moment na to, aczkolwiek po jednej i po drugiej stronie widać pewną wolę, nie tylko polityczną, ale powiedziałbym i społeczną, aby pewnego rodzaju nie chcę tego nazywać toporami wojennymi, ale właśnie te nieporozumienia trochę zakopać i zrozumieć, bo na jaki grunt tak naprawdę Rosjanie mogą z takimi argumentami trafić, no bo wydaje mi się, wszędzie chyba tam, gdzie populizmy łatwo się przyjmują, gdzie ktoś się głęboko tak naprawdę nie zastanawia nad realiami, nad relacjami między sąsiadami, no wskaż mi tych sąsiadów, gdziekolwiek na mapie, którzy nie mają pewnych swoich. Za targów. Bo moje pytanie tak naprawdę jest takie: dlaczego właśnie to trafia na ten podatny grunt? Czy to chodzi o niewyedukowanie, brak świadomości? Już nie chcę mówić o, o wykształceniu, tylko gdzie brakuje pewnej głębszej myśli i tam szukają tego swojego takiej przyjaznej, żyznej gleby, aby, aby zasiać na swój rosyjski ferment? Po pierwsze, Rosjanie wykorzystują zaistniałą sytuację, to jest kryzys gospodarczy. Rosjanie są świadomi tego, że w związku z wojną Polakom, nie tylko Polakom, ale tu mówimy właśnie o kierunku polskim, tak, w kierunku roz relacji polsko-ukraińskich, Rosjanie są świadomi tego, że jednak mimo wszystko Polacy odczuwają pewnego rodzaju gospodarcze skutki, tak? inflacja, ceny wzrost cen paliw i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiedzą, mówiąc wprost, że Polakom żyje się trochę gorzej i starają się trafiać do tych odbiorców przekazu poprzez, oczywiście poprzez emisję swoich przekazów, poprzez polskojęzyczne źródła kontrolowane przez Rosję, ale również poprzez swoje siatki agentów wpływu, którzy działają tutaj w Polsce oraz wykorzystują sympatyków Kremla, którzy niekoniecznie są agentami wpływu, do tego, aby ukierunkowywać ten ferment społeczny. Ten wzrastający ferment społeczny na bazie problemów natury czysto ekonomicznej. I sprowadza się to do tego, aby wskazywać, aby dawać ludziom prostą receptę. tak bardziej, może nie receptę, tylko wskazywać prostą przyczynę ich niepowodzeń. Taka banalna recepta. Kiedy człowiekowi żyje się troszkę gorzej, kiedy, sobie, kiedy trafiają go na przykład pewna seria niepowodzeń. No to oni po prostu to wykorzystują i zakładają, że jeżeli taka, taki człowiek trafi na przykład na daną grupę na Facebooku tak, i zobaczy tam szereg teorii spiskowych, to odnajdzie tam, odnajdzie tam po prostu przyczynę swoich kłopotów. I te kłopoty najczęściej sprowadzają, sprowadzają się do tego, aby przedstawić, że winni jego osobistym problemom danego człowieka są na przykład Ukraińcy, tak, bo nie mogę znaleźć mieszkania, albo ceny mieszkań są drogie, no to wystarczy kierunkować. Kto to zrobił? Dlaczego są ceny drogie? No, bo, przepraszam, migra słowie migranci przyjechali z Ukrainy, tak? Michale, ale tu nasuwają się dość proste, bym powiedział skojarzenia i porównania, bo pewne ideologie też na tym bazowały, i najważniejsze znaleźć właśnie winnego innego. Tak. Coś, co charakteryzuje tą innością kogoś, i to on jest winny, no nie trzeba daleko w historii szukać aby wskazać tak naprawdę o czym mówię. Czemu my jako naród też w pewien sposób poszkodowany w historii dajemy się tak naprawdę nabierać na to? Tak naprawdę pytam o to, dlaczego nie ma pewnych systemowych rozwiązań, które wspomagałyby, aby te społeczeństwo, a właściwie jednostki tworzące społeczeństwo, były bardziej na to odporne, tak? No bo wiemy doskonale, że nie ma czegoś takiego jak stuprocentowe bezpieczeństwo i nigdy jednostka nie będzie w 100% odporna, ale jednak powinniśmy minimalizować te ryzyka. Ja mam trochę taki daleko idący wniosek, i jak się staram nie politykować, tak mam niestety taką myśl, że świadome, bardziej kompetentne społeczeństwo, czy te jednostki, niestety będą też mniej podatne na ewentualną polityczną manipulację, i może stąd nie do końca wszystkim zależy, aby ludzie świadomymi byli odbiorcami komunikatów. No niestety trudno mi się tutaj nie zgodzić, że pewne, że tak powiem, kwestie właśnie te, takie polityczne, no niestety mogą gdzieś tutaj oddziaływać, ale też nie, przeczy, nie przeceniałbym tego, tego czynnika. Raczej, raczej bym winę widział w tym, że po prostu dopiero od niedawna tak naprawdę praktycznie od, od 22 roku, tak od lutego, zaczyna w ogóle wzrastać, czy to w środow... może nie wzrastać, ale zaczyna dochodzić do tego powiedzmy odpowiedniego poziomu świadomość, Mówię tutaj o decydentach, czy o części środowisk na przykład dziennikarskich. Zaczyna w ogóle dochodzić Świadomość zagrożeń informacyjnych, tego, świadomość tego, że jest taka potrzeba, tak naprawdę, że potrzeba, istnieje potrzeba tego, w tym, aby się po prostu zainteresować obywatelami, przygotować poważne działania strategiczne dotyczące edukacji z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego. Tak. Tego wcześniej nie było, chociaż o tym się mówiło po roku 2014, to mimo wszystko to było takie traktowane no, no dobrze, wiemy, że jest taka potrzeba, no, no i dobrze, i tyle. Tak? A teraz już wydaje mi się z tego, co ja obserwuję, że zaczynamy bardziej traktować to na poważnie. Za późno, tak, zdecydowanie za późno, ale mam nadzieję, że to właśnie w tym momencie, że w tym roku już wejdą w życie bardziej systemowe rozwiązania, jeżeli chodzi o edukację, bo oczywiście edukacja jest pewną podstawą. Ale również mam nadzieję, że w tym roku będą kontynuowane działania, bo już pierwsze takie można powiedzieć działania, takie sygnały, że, że takie zaistnie bardziej systematyczne podejście do tej kwestii, będzie, będą realizowane, to znaczy działania na przykład z zakresu kampanii społecznych, które będą w sposób prosty, w sposób bardzo zobrazowany, objaśniały bieżące narracje dezinformacyjne, stosowane przez wroga w kierunku naszego społeczeństwa. Na przykład nie wiem, czy, czy pamiętasz, NASK niedawno emitował kampanie, niedawno emitował materiały, na przykład na YouTubie były dostępne w ramach takich no, przerw, przerw reklamowych, reklamowy, gdzie były właśnie takie scenki rodzajowe, że spotyka się para znajomych i właśnie jeden znajomy mówi, tak, no wszystko przez tych Ukraińców, tak, nie mogę znaleźć mieszkania, nie mogę coś tam, no, dalej, tak, dalej, problemy mam. No i druga osoba mówi, no chwila, chwila, skąd ty w ogóle, gdzie to słyszałeś? No i na bazie tego, na bazie takiej scenki rodzajowej jest dekonstrukcja danej narracji dezinformacyjnej. No tego rodzaju działania można sprowadzić do pewnej sfery Reakcji taktycznych, bo oczywiście opracowanie systemu edukacji, od podstaw już mamy pewne bardzo, bardzo piękne, wymarzony obraz strategii, która działa. To są wieloletnie przygotowania, i tutaj prędko to nie zadziała tak jak trzeba, ale możemy już się skupić na działaniach taktycznych, czyli właśnie tworzenie częste, masowe wręcz. Takich kampanii, które będą objaśniać społeczeństwu bieżące, pojawiające się przekazy dezinformacyjne i w tym kierunku bym szedł. Dlaczego tych kampanii nie pojawiają, dlaczego one nie są realizowane już na masową skalę? Dlaczego tych, tych, tych nagrań, czy też na przykład, dlaczego nie ma czegoś takiego, że na przykład jest koniec bloku, powiedzmy. Program informacyjny, tak wieczorny program informacyjny, dlaczego na końcu, na przykład w ramach jednego newsu nie wychodzi ekspert i nie objaśnia trzech, czterech najbieżących narracji, które najbezinformacyjnych, które najbardziej strona rosyjska w danym momencie na przykład stara się emitować na kierunek Polski. Tak? Dlaczego tego nie ma? Dlaczego na przykład Państwowa telewizja się tym nie zajmuje, czy też dlaczego na przykład się tym prywatne telewizje nie zajmują, które również powinny podejmować działania, że tak powiem, propublico tak? Dla, no, czy też w ogóle już nie, nie mówię o kwestiach? Nie, no nawet, nawet po prostu na no, zasadzie rzeczywiście stricte pro publico bono. Przecież to jest w naszym wspólnym interesie. Dlaczego tego nie ma? No nie wierzę, że tutaj chodzi tylko o czynnik polityczny. Tylko po prostu brak woli, brak pewnej świadomości. No, też, tak jak mówię, ośrodki medialne, prywatne, no, jeżeli nie dostrzegają w tym szansy na monetyzację, to też w to nie idą. No, to jest szerszy problem. Więc to nie ograniczałbym tylko do kwestii politycznych, ale mam nadzieję, tu gdzieś z optymizmem patrzę, że ten rok będzie troszkę, przyniesie nam trochę zmian. Mam nadzieję, że masz więcej racji ode mnie, bo ja trochę mniej optymistycznie na to patrzę i tak pół żartem, pół serio. Obawiam się, że wtedy kampanie wyborcze nie miałyby do końca sensu. Spin-doktorzy mieliby jeszcze więcej pracy i PR-owcy przy okazji też. Ale mówiąc całkowicie poważnie, bo tak naprawdę ty mówisz o odrobince wycinkach historii najnowszej, kiedy my zaczynamy trochę inaczej spoglądać na te wszystkie techniki, a przecież to nie są rzeczy nowe. Dobrze, że operacje informacyjne czy operacje psychologiczne w nomenklaturze pojawiają się może nie aż tak bardzo dawno, ale cybernetyka, czy tak naprawdę socjocybernetyka to nie są rzeczy wcale nowe, tak naprawdę, i trochę czasu i miejsca w nauce już, już zabrały. I ja mam taki pewien dyskomfort w swojej głowie, że niestety to wychodzi od nas, od osób zaangażowanych, między innymi też. W naukę, gdzie pojawiają się te zainteresowania. Na pewno też nieraz się spotkałeś z tym, że kiedy gdzieś chciałeś ten temat podjąć, czy pojechałeś na jakieś seminarium, czy konferencję, czy chciałeś robić jakieś badania, czy do kogoś z kim się kontaktowałeś, bo chciałeś jakieś informacje, to patrzyli trochę na ciebie, jak na takiego, no nazwijmy to, szarlatana nauki, bo o czym pan w ogóle mówisz? To, co, co to jest? To takie rzeczy nie mają miejsca. No, niestety, niestety tutaj no, no trudno zaprzeczyć, tak, czy, oczywiście takie podejście było, albo tak samo, na przykład, kiedy objaśnia się kwestię działań informacyjnych, tak, no bezpieczeństwa informacyjnego, to tak samo bardzo wielu sprowadza to wszystko do aspektu cyber. I to widzimy tak samo, w, że tak powiem, tego rodzaju podejście przejawiało się również w ostatnich latach, jeżeli chodziło nawet o kampanie społeczne. Wszyscy w Polsce już wiedzą o tym co to jest cyberbezpieczeństwo, jak się bronić przed tym, żeby ktoś, zha przed zhakowaniem konta, tak? Mamy dużo kampanii o tym, że dotyczących tego, że ktoś poprzez atak cybernetyczny może nam na przykład opróżnić nasze konto bankowe, tak? Ale wszystko sprowadza się do aspektu cyber. I jeżeli teraz, później, powiedzmy, przychodziło się i chciało się akcentować kwestie działań informacyjnych, czy właśnie informacyjno-psychologicznych, to i tak trzeba było się przebić przez ten mur, który, mur zapory cyber. Michale, niestety, ale chyba jest tak, że zostało. Uciekło mi to słowo, bo jest takie słowo, kiedy dane pojęcie zmienia pewien swój charakter, i oczywiście w pewnym takim dyskursie, bo nienaukowo, ale właśnie to, co mówisz, ja jestem też. Mnie to aż częściej, moi studenci też o tym wiedzą, bo ja to często powtarzam, żeby cyber nie kojarzyć tylko i wyłącznie z techniką, z urządzeniami tak. telekomunikacyjnymi. Z technologią, bo tak naprawdę wywodzi to się od całkowicie czegoś innego. Przecież mówimy o nauce, o procesach sterowania, tak? I nigdzie tutaj nie ma mowy tak naprawdę o urządzeniach. No, urządzenie samo w sobie, ale na końcu musi być ten organizm żywy. Oczywiście, oczywiście. Tylko, tylko właśnie pytanie, czy rozmawiamy teraz o kwestii od właśnie rozmów ze studentami, czy mówimy o kwestii oddziaływania na przykład na środowiska eksperckie, czy bardziej rozmawiamy o oddziaływaniu na społeczeństwo, o tym jak społeczeństwo to postrzega, czy właśnie o tym jak postrzegają to eksperci, czy chociażby właśnie kadra, kadra naukowa, bo to są dwa zupełnie inne światy, ale chciałbym ukierunkować bardziej naszą rozmowę w stronę właśnie tego, jak społeczeństwo to odbiera. I tu mam taki postulat, który staram się gdzieś lobbować, właśnie o tym, aby jak najczęściej mówić i zwracać uwagę na kwestie właśnie polityki informacyjnej czy właśnie bezpieczeństwa informacyjnego, po to, aby jak najszersze masy w ogóle były świadome zagrożenia, jakim jest propaganda i dezinformacja. Bo ja tak staram się oczywiście analizować między innymi to, co tak zwane właśnie konta trolowskie, jakie komentarze są umieszczane u mnie pod, pod postami czy, czy pod materiałami audiowizualnymi i mam takie, no po prostu aż mnie trzęsie, kiedy słyszę, że dochodzę do takiego wniosku, że z tej perspektywy, jakiej budują przede mną właśnie powiedzmy te konta trolowskie czy też bardzo powiedzmy uważni krytycy, że mamy coś takiego, jak wolność słowa i wolność słowa stawiana jest w całkowitej kontrze do bezpieczeństwa informacyjnego. W sensie wszystko, co dotyczy bezpieczeństwa informacyjnego, zagraża wolności słowa, tak? I taka narracja na przykład też powstaje. Taki jest odbiór na przykład walki z propagandą i z dezinformacją, tak? Wskazywanie na to, na działania, czy, nie wiem, mamy dezinformatora, czy też mamy mamy człowieka, który w sieciach społecznościowych stricte dezinformuje, tak? Fałszuje rzeczywistość. Nie szerzy propagandę, tylko czysto okłamuje ludzi. Na przykład mówi, okłamując ludzi o do, kwestii na przykład przyczyn wojny na Ukrainie. Tak? Kiedy mówi, nie, to, to NATO się rozszerzało, to NATO, NATO wywołał to wojnę. No to jest czyste kłamstwo, to jest czysta dezinformacja. Wojnę wywołała Rosja, to, to jest w ogóle no, temat bez dyskusji, tak? to jest podstawa pewna. Ale jeżeli osoba dezinformuje, to ciągle sprowadza się to do tego, że on wyjdzie i obroni, ale przecież ja mam prawo tak mówić, bo to jest moja wolność słowa. Nie, Dlaczego mi zabraniasz tak? I jak ludziom objaśnić, to jest podstawowy problem: jak ludziom objaśnić, wytłumaczyć, że oprócz wolności słowa jest jeszcze coś takiego jak odpowiedzialność za słowa. Szczególnie dotyczy to osób, które mają ambicje oddziaływać na społeczeństwo. I to jest ważna rzecz. Ludziom trzeba tłumaczyć, czym jest propaganda, czym jest bezpieczeństwo informacyjne, bo to, co, to, co, to, co powiedziałeś na, wcześniej cyber. Cyber to nie chodzi tylko o urządzenia, cyber kiedy mówi się w ogóle używa pojęcia już, bo to, to oczywiście pojęcie ewoluowały, kiedy mówimy o cyberbezpieczeństwie dla większości ludzi to jest, nie wiem, kojarzy się z Matrixem, Anonymusem i obroną swoich kont, tak, tak strzelam, nie prowadziłem tutaj sondaży. Ale musimy z tego wybrnąć i ukierunkować, powiedzieć i po prostu, że tak powiem, wrzucić do naszej codziennej agendy informacyjnej to, że z jednej strony poważnym zagrożeniem jest to, że ktoś może nam już powiem wprost opędzlować konto bankowe, a z drugiej strony poważnym jest to, że ktoś może wpływać na nasze preferencje wyborcze, na przykład czynnik zagraniczny, tak podmiot zagraniczny, podmiot zewnętrzny. I to dzieje się teraz i tego rodzaju działania są mocno przez Rosjan intensyfikowane, jak grzyby po deszczu. Rosną kolejne inicjatywy, rzekomo oddolne inicjatywy, które powielają stricte narracje rosyjskie, tak? Polska w tych narracjach, w tych obrazie rzeczywistości, Polska jest objęta ukrainizacją, jest marionetką Stanów, popychają nas do wojny, w Polsce rzekomo trwa mobilizacja, Polacy masowo chcą uciekać, bo podły rząd i prozachodnia opozycja chce wszystkich nas wysłać w kamasze i skazać na śmierć na froncie na Ukrainie, tak? A potem się pojawia taki obraz, że ci źli to są ci pro-NATO, a ci dobrzy to są ci anty-NATO i tacy, co chcą trochę z Rosją dialogu. Co to jest, jak nie wpływ na preferencje wyborcze? A teraz proszę wziąć i objaśnić człowiekowi, że to jest, że kiedy ja mówię o tym, że to jest czysta, stricte dezinformacyjna narracja, to że ja nie cenzuruję, że ja nie uderzam w wolność słowa. No to jest problem, tak? Przesadzam, ale mamy bardzo spopularyzowaną w Polsce taką myśl, że jeżeli ja posiadam, jeżeli ja, człowiek, posiada zdolność czytania. Posiada zdolność włączenia komputera i surfowania po grupach społecznościowych, to posiadam super zdolności analityczne i mnie nikt nie oszuka w sferach politycznych. Jakoś bez problemu Polak jest w stanie przystać. Nie umiem na przykład zamontować jakiegoś tam sprzętu, nie umiem naprawić auta, pojadę do fachowca. Ale jeżeli ja posiadam, jeżeli Polak posiada zdolność czytania i surfowania po internecie, to przecież on, jest, on, on, on już jest co, naj, co najmniej doktor nauk politycznych. To jest taka powiedzmy nasza wada narodowa, ale to przekłada się również na, na problem dotyczący stymulowania wzrostu odporności społecznej na właśnie działania dezinformacyjne wroga. Ja bym tutaj jeszcze, Michale, jeszcze jedną rzecz dorzucił, coś co by można nazwać brakiem precyzji. Mam na myśli oczywiście precyzję wypowiedzi, i tutaj znowu będzie przy tych trochę strony polityków. I tutaj nie wyciągam żadnej flagi jej nie pokazuję, bo nie o to chodzi. Tylko żeby wskazać, zobacz, kto dewaluował pewne pojęcia tak naprawdę. Niestety. Każda opinia, która nie pasowała jakiemuś politykowi, była bardzo krótko komentowana. Dezinformacja, propaganda, fake news, tak? No. I w ten sposób wszystko, co wcale tym nie było, było w ten sposób nazywane, żeby dziennikarzowi, który był dociekliwy, no brzydko mówiąc, zamknąć usta. I niestety z tym mam pewien problem, bo to druga strona, nie mam na myśli drugiej strony politycznej, tylko oczywiście Rosjan. Ma też na celu, aby rozmywać nam pewne pojęcia, tak? To też jest jedna z tych technik, żebyśmy nie rozumieli do końca, o czym rozmawiamy, albo żeby nam się wydawało, że rozmawiamy o tym samym, a kiedy rozmawiamy niby o tym samym, żebyśmy rozmawiali o czymś innym. Ale to też jest może problem nie tylko samych nauk o bezpieczeństwie, tak? bo patrząc węziej, to też tych zagadnień, o których dzisiaj mówimy, żeby właśnie nie patrzeć zbyt wąsko. Potrzebna jest taka trochę interdyscyplinarność, bo przecież jakby nie patrzeć, to wszystko o czym dzisiaj mówimy, to nie są tylko nauki o bezpieczeństwie. To będą oczywiście też i nauki o prawie, bo nie chcę powiedzieć, że gdzieś na końcu, ale może trochę z boku, ale to będzie psychologia, to będzie socjologia, to będą nauki przecież o mediach, o polityce, zwane potocznie politologią, i coraz więcej najróżniejszych nauk, dyscyplin i gałęzi, które w to wszystko się będą nakładać. A jeżeli wąsko będziemy na to patrzeć, to zawsze będziemy gdzieś z tyłu, bo ktoś jednak te klapki na oczach ma trochę szerzej. Czy my trochę też pod kątem naukowym, robienia badań, analiz, czasem właśnie nie patrzymy zbyt wąsko i to nas gdzieś nie, nie gubi, żeby być bezpieczniejszym de facto. Zawsze człowiek spłyca pewnego rodzaju rzeczy, no, o, o, rzeczywistość, tak? Zawsze to, że my przetwarzamy, tak? My staramy się jakoś uchwycić tą rzeczywistość i poprzez to zawsze ją w jakimś stopniu uogólniamy, tak? Szczególnie jeżeli chcemy jeszcze pracować ze społeczeństwem, a społeczeństwo przeciętny odbiorca nie ma czasu i nie ma ochoty poświęcać godziny, czy półtorej godziny, czy dwóch godzin na wykład. Jak na odsłuchanie wykładu, on potrzebuje prostej, szybkiej informacji. I to, aby dotrzeć z prostą, szybką informacją, ona niestety musi być krótka. I to też utrudnia, bo zawsze gdzieś tutaj wtedy powstaje furtka dla manipulacji, albo dlatego, że dany przekaz po prostu nie zostanie zrozumiany w taki sposób, jakbyśmy chcieli, tak? Furtka otwarta dla manipulacji, nadinterpretacji i tym podobne. Więc to jest oczywiście poważny problem. Tylko znowu musimy balansować, bo z jednej strony musimy objaśniać dane procesy, w sposób zrozumiały, maksymalnie precyzyjny, bo oczywiście to też pojęcie abstrakcyjne, tak? Maksymalnie precyzyjny, ale Musimy to robić w sposób też atrakcyjny dla społeczeństwa, i w sposób zwięzły, krótki i przechodzić bardzo szybko do sedna. To jest bardzo poważny problem, szczególnie dla osób, które już mają duży staż na uczelni, tak, gdzie rzeczywiście jestem przynajmniej jedna godzinka do półtorej godziny można opowiadać o, danych, o danym zagadnieniu, potem nagle przychodzi do tego, aby się w 15 czy tam w 10 minut szybciutko wypowiedzieć na, na dany temat, tak, z, wyrazić daną myśl. No, to jest też osobne zagadnienie i osobny problem, ale. Szczerze mówiąc, kluczem pozostaje ten balans, zachowanie balansu pomiędzy tym, żeby z jednej strony nie za bardzo uciekać w te, można powiedzieć, akademicki styl wypowiedzi nie, i nie każdą, bo mówiąc prosto, no jeżeli będziemy objaśniać prost, no, w cudzysłowie, przeciętnemu obywatelowi kwestię propagandy i dezinformacji z perspektywy naukowej, to po prostu nie będzie atrakcyjne, to po prostu do nikogo nie trafi. Ale jak przegniemy w drugą stronę i będziemy to robić w sposób. Uproszczony, tak jak właśnie powiedziałeś, o politykach, na przykład, no to, no to też to nie wejdzie, tak? Balans, no niestety tylko balans nas tutaj ratuje. Przejdźmy jeszcze do wspomnianych wcześniej operacji informacyjnych, operacji psychologicznych. One się trochę rozróżniają. Rosjanie bardzo często oczywiście w swojej, jakby ich interpretacji, je łączą, ale tutaj mamy innych aktorów jako wykonawców i inne cele jako ofiary, tak? Aczkolwiek jakby narzędzia są zdecydowanie podobne, no ale bez tego elementu właśnie związanego z psychologią, z mediami, jak ten przekaz tworzyć, w jaki sposób, no bez dobrej wiedzy nie da się zrobić tego skutecznie, a z drugiej strony, żeby przed tym się bronić, no też ta wiedza musi być, więc w pewien sposób, no trochę nieskromnie to zabrzmi, ale przed nami dwoma i nie tylko przed nami wydaje się, że dość sporo pracy. Absolutnie, i najgorsze jest to, że tak jak na przykład człowiek chciałby popracować spokojnie nad warsztatem, tak, czy nawet, nie wiem, wziąć spokojnie jakąś książkę dobrą, ekspercką przeczytać, tak, żeby rozszerzyć jeszcze swoje horyzonty, czy po prostu no, no, rozszerzyć warsztat, trudno to pogodzić z tym nawałem pracy bieżącej, która się pojawia, tak, Rosjanie intensyfikują swoje działania, a przynajmniej prowadzą je, prowadzą je na, na poziomie bardzo, bardzo intensywny, non stop. Więc jeżeli my chcemy na szybko. Na szybko, właśnie. Problem jest to, że na szybko tak samo samo funkcjonowanie w sieci i dynamizm danych wydarzeń już nas wpędza w to, że musimy robić wszystko na szybko. No to przepraszam, ale jeżeli mamy tyle do przetworzenia materiału bieżącego, kiedy my mamy rozwijać swój warsztat, tak, to jest ogromne wyzwanie, ale no. Niestety, trzeba się tutaj y, trzeba znowu zachować pewien balans i nie możemy sobie odłożyć przetwarzania bieżących rzeczy na przyszłość, a skupić się teraz na, na jeszcze większym rozszerzeniu warsztatu, warsztatu. No to trzeba jakoś łączyć, tak? Ale niestety to też otwiera pole dla pewnych przejawów, no niedos, niedoskonałości, mówiąc wprost. Ja w ja jestem świadomy tego, że jeszcze do, że więcej pracy przede mną niż już za mną nad, nad moim warsztatem, ale no, no co zrobić? Grunt to nie, nie spocząć na laurach i pracować trzeba. No przeciwnik nie daje nam czasu na wytchnienie i to też trzeba być tego świadomym, więc jedyne co to dzisiaj też mogę, mogę prosić o pewnego rodzaju w, w, wyrozumiałość moich odbiorców, moich przekazów, gdyż no człowiek czasem po prostu chciałby być bardziej precyzyjny, bardziej przedstawić większą ilość konkretnych przykładów, ale po prostu mówiąc wprost już te, przy tej aktywności przeciwnika, no człowiek nie wyrabia, po prostu musiałby od komputera nie odchodzić 24 na dobę, więc niestety też sytuacja jest jaka jest. Ale powiedzmy, że to też jest celowe działanie strony drugiej, która chce oczywiście i osoby, i ich możliwości przerobowe, godziny po prostu zasypać po to, abyśmy się w tym wszystkim nie wyrabiali, a nawet jak gdzieś tam dojdziemy do prawdy, to to będzie już, jak to mówię, post factum, będzie ta przysłowiowa musztarda po obiedzie i to, że nawet dotarliśmy do czegoś, niespecjalnie nam cokolwiek da, poza ewentualnym poznaniem pewnych, być może nowych technik, które zostały zastosowane, tak. prawda? Tak, a tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę też właśnie na, na kwestię aktywności troli. Może to nie jest książka naukowa, ale tu Trolle Putina Jessica Arro mm -hmm. w tej książce bardzo, bardzo właśnie zwróciła uwagę na, na ciekawą kwestię. To znaczy, że aktywizacja troli spowodowała, że po prostu ona część swojego czasu, który mogłaby poświęcić na badania, Musiała poświęcać właśnie tym trolom, tak? Czy to na czyszczenie konta, czy usuwanie komentarzy, czy po prostu już później, nie mówię konkretnie o tej osobie, ale pewnie część z osób zajmujących się dezinformacją, część osób, które po prostu mają, jakoś, nie wiem, są bardziej wrażliwi psychicznie no niektórych może to po prostu takie notoryczne ataki gdzieś, no po prostu spowodować, że zamiast, się skupią, zamiast skupić się na pracy, to po prostu gdzieś to przeżywają duszą w sobie, tak i przez to efekt ich pracy jest mniejszy, więc też właśnie na przykład aktywność troli sprowadza, ma takie jedno z ważnych zadań, jakie od, to znaczy odciągnięcie badacza, odciągnięcie danego też dziennikarza, czy też aktywisty od właściwej pracy, skupiając właśnie jego uwagę na tego rodzaju działania. No ja akurat z tym nie mam problemu, bo no niestety, niestety nie mogę na wszystkie, nie dlatego też, że Apeluję tutaj do swoich odbiorców na Twitterze. No, przepraszam, proszę się nie zrażać, że nie na wszystko odpowiadam, bo po prostu nie wyrabiam. Z innych kwestii, no, no, na szczęście jakoś na mnie komentarze, które pojawiają się pod moimi wpisami, raczej bardziej motywują do pracy niż gdzieś, niż gdzieś mnie uderzają, gdzieś, nie wiem, powodują, że wpędzają mnie w depresję. No, absolutnie mnie tak to nie działa. Ale wielu osób, wiele z tego, z tego co słyszałem, to niestety na niektórych to tak działa, więc to też ważny aspekt. Delikatny off-topic. Pod jednym z swoich wpisów pozwoliłem sobie kiedyś na zgłoszenie Twitterowi komentarza, mocno obraźliwego, no i niestety jak się to ma Twitter po nowemu, odpisano mi, że taki komentarz nie łamie żadnych zasad. Stwierdziłem, że sam przed sobą już nie będę tego komentował, szkoda czasu i prądu. Tak. Ale wracając do tego, co przed chwilą tak naprawdę mówiłeś i składając to w pewną całość, ja znowu, może będę trochę monotematyczny, ale wydaje mi się, że znowu brakuje pewnych systemowych rozwiązań. Bo kiedy mamy system, to mamy najróżniejsze podmioty. Bardzo różne. I instytucje, i jednostki w tymże społeczeństwie, mniejsze, większe, jakieś ruchy społeczne, i tak dalej, i tak dalej. Te relacje między nimi muszą być, no tak jak definicja de facto systemu mówi. Plus poziomy w tych systemach. Jeżeli przecież, no umówmy się, takich modeli powstaje dość sporo, tak? Zwłaszcza po stronie nauki, w służbach trochę też nie zawsze się udaje z tym wszystkim przebić. Wydaje mi się, że nie byłoby tak naprawdę pewnym problemem, żeby zacząć pewne modele, nawet te nie do końca naj, najdoskonalsze, wdrażać po to, aby naszą wspólną odporność podnosić. Powiem szczerze, nie wiem gdzie leży, nie potrafię go do końca zdiagnozować. Problem po naszej stronie, a jedyna odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to się pewnie domyślasz, bo już dzisiaj o tym rozmawialiśmy. No, no cóż mogę tutaj dodać? No... No, to co powiedziałeś, no, są, są, są problemy i ja tak samo, właśnie kiedy obserwuję aktywność co niektórych rosyjskich działaczy, też przeżywam pewnego rodzaju szok poznawczy. No, dlaczego te osoby swobodnie sobie na to pozwalają? Dlaczego my nie jesteśmy w stanie tutaj nasze państwo jakoś sprawnie zadziałać i tego rodzaju wrogiej działalności ukrócić? No, to są, to są problemy, które, które odpowiedzi czasem rzeczywiście no, no warto sobie zadawać pytania, ale. Ale niestety, no, no, no ja tutaj odpowiedzi również nie odnajduję, no, no co powie, co, cóż mogę powiedzieć, no czasem rzeczywiście jest to bardzo smutne i to akurat rzeczywiście jest demotywujące, ale tylko przez chwilę, no trzeba robić swoje, no i właśnie pracować też, starać się jakoś docierać ze swoimi przekazami do środowisk decydenckich i, i mieć nadzieję, że w końcu coś, coś ruszy na tym kierunku, no trudno tu coś dodać. A ja bym cię miał, panie doktorze, zapytać, jak ci się wydaje, jakie są prognozy na przyszłość, tak już na koniec? Oczywiście patrzę pod końcem naszego głównego oponenta, czyli Federacji Rosyjskiej. Czy te metody związane z walką też hybrydową, z tymi operacjami informacyjnymi, psychologicznymi, stosowaniem tak naprawdę cybernetyki jako takiej, czy ten cały wachlarz będą rozwijać? Czy tak naprawdę to, co już jest, to nic, niespecjalnie coś nowego musi powstać, a będzie to tylko doskonalane? Będą może bardziej punktowe ataki, bardziej wymierzone w ośrodki decyzyjne, bardzo często małe ośrodki, czyli nie duża jakaś organizacja, tylko może nawet i osoba decyzyjna. Czy właśnie bardziej to będą operacje psychologiczne, czy bardziej informacyjne, czy, czy pewnego rodzaju mix, jak to Rosjanie w zwyczaju mają robić? Jakie są Twoje prognozy? Absolutnie, Mix będą, Rosjanie mówiąc prosto, rosyjski aparat propagandowy to nie jest coś. Nie wiem, idealnego, coś super wymyślne, wymyślnego, może że powiem, to nie jest tak, że my jesteśmy bezbronni, a oni stworzyli świetną, super maszynę samonakręcającą się, która na pewno nas zniszczy. To nie jest tak. U nich, w ich działaniach tak samo jest mnóstwo chaosu, mnóstwo niedociągnięć. Te działania też nie są aż tak skoordynowane, jakby czasem, czasem się może wydawać. Różne są momenty, szczególnie było to widać wtedy, kiedy Rosjanom sypał się front, kiedy wycofywali się czy to spod Kijowa, czy później spod Harkowa. Wówczas reakcji ich propagandystów były zupełnie nieskoordynowane, sprzeczne. Solowjow krzyczał, że jest tragedia, Witeziewa płakała. Też system im się potrafi załamać. Więc to jest podstawa. Rosjanie będą po prostu z tego, co w mojej ocenie, mówiąc wprost, też z jednej strony nie możemy już w tym momencie przewidywać. No właśnie opowiadanie o tym, co będzie za 2 trzy lata, to już jest pewnego rodzaju prorokowanie bardziej niż przewidywanie w tej sytuacji, w tak dynamicznej sytuacji. Ale jeżeli popatrzymy na perspektywę najbliższego roku, to nie spodziewałbym się tutaj zasadniczych zmian. W najgorszym wypadku intensyfikacja tych mieszanych działań, nie zawsze skoordynowanych, oddziaływania, można powiedzieć, tak jak w rosyjskiej armii masowe uderzenia, zalewanie przeciwnika masą. I w działaniach informacyjnych jest ta sama strategia. Tam, gdzie im się udaje, tam, tam, gdzie natrafią, uda im się wybić pewien klin, klin w obronie, tam pchają dziesiątki kolejnych przekazów, narracji, intensyfikują swoje działania. Tam, gdzie im się nie udaje, to dalej próbują i idą troszeczkę, szukają kolejnych, starają się wybić kolejny, kolejny klin. Także po pierwsze, nie mamy do czynienia z przeciwnikiem, który jest niepokonany. Po drugie, mamy do czynienia z przeciwnikiem, którego też trawią wewnętrzne problemy natury politycznej, natury rywalizacji w służbach rywalizacji, czynników biznesowych, ekonomicznych. To też nie jest monolit. I te wewnętrzne konflikty widać również, jeżeli chodzi o. One się przejawiają w sytuacjach kryzysowych, również w działaniach informacyjnych. Więc to po pierwsze. Czy tu będzie jakaś nagła rewolucja w ich działaniach? Nie sądzę. Koncentracja na rozwoju, intensyfikacji tego, co jest. To jest wariant maksimum, wariant minimum, utrzymanie tego stanu, który jest obecny. I w ten dość naturalny sposób wypełniła się taka trochę świecka tradycja podcastu, czyli. Na koniec coś pozytywnego, chyba się trafiło, chyba że jeszcze chciałbyś coś dodać. Nie, myślę, że to jest pozytywne zakończenie. O, moż, mogę jeszcze dodać tylko to, że warto by było, aby, abyśmy się skupili na tym, aby wzmacniać odporność społeczną naszego społeczeństwa, na tym trzeba się koncentrować i warto tę pracę rozpoczynać od, y, od siebie, mówiąc wprost. Bo tam, gdzie y, zaczynamy u siebie dostrzegać pewnego rodzaju niezadowolenie, w sensie, tam, gdzie my sami zaczynamy szukać kozła ofiarnego naszych problemów, na przykład, właśnie dostrzegałem to, to, bardzo często się przejawia. Na przykład, zachęcam każdego do tego, aby sobie na spokojnie robić takie, można powiedzieć, obserwacje, własne badania. Jeżeli na przykład człowiek jedzie taksówką, czy też komunikacją miejską, posłuchać czasem to, co mówią ludzie i jaka jest ich argumentacja. Tak? Bo przejawiają się wówczas ich problemy i to, gdzie szukają kozu ofiarnego, tak? gdzie szukają swoich winnych. I warto wtedy popatrzeć przez ten pryzmat na siebie. Czy ja czasem sam też nie szukam winnego, na przykład, nie wiem, no nie udało mi się. Zebrać takiej i takiej kwoty, kupić to i to, i to, chociażbym chciał, tak? No to gdzie jest winny? No to szukajmy winnego w sobie, tak? W tym, że może jednak za mało, troszkę przyoszczędziłem. Jasne, sytuacja jest nie taka dobra, no ale chodzi o to, żeby szukać mimo wszystkiego tej podstawowego czynnika, winy troszkę bardziej w sobie, a nie w grupach społecznych, w czynnikach, które są od nas niezależne, na przykład tam powiedzmy. Gdzieś w, kur w kursie ropy, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest taka podstawowa rzecz do walki o naszą odporność. Zacznijmy od siebie i również kolejna rzecz, bardzo ważna rzecz. Kiedy spotykamy taką twardą jednostkę, która jest naprawdę przesiąknięta dezinformacją i propagandą, i kiedy na przykład w gronie rodzinnym dana jednostka, że tak powiem, rezonuje te przekazy i nie natrafia na opór, to my bądźmy tym, powiedzmy, elementem oporu, bo. Jeżeli osobnik Alfa przy stole opowiada niestworzone historie o, o złowrogim NATO i biolaboratoriach i tworzeniu bakterii, które miało, miały wyeliminować Rosjan, tak i dlatego zaatakowali, no nie możemy na to pozwolić, aby ta osoba, widząc, że nie natrafia na opór, jeszcze bardziej była przekonywana, przekonywała się w tym, że on mówi prawdę, wszyscy słuchają, nikt nikt nie zaprzecza, tak? Czyli i dalej brnie, dalej upewnia się w tym, tak? że to on ma rację, że on jest tym przywódcą, tym, tym jedynym oświeconym. Tak? Musimy zacząć pracę po prostu w swoich środowiskach, zacząć od siebie, na spokojnie, ograniczać emocje i tak iść do przodu, bo zanim zostaną podjęte odpowiednie działania systemowe, możemy właśnie już zacząć pracować na tym gruncie najbardziej podstawowym. Na tej, przy tej podstawowej komórce społecznej, jaką jest na przykład rodzina, tak? Nie mówię o tym, żeby się kłócić, czy jakoś, nie wiem, walczyć na argumenty, ale spokojnie zatrzymać. Po co to mówisz? Spokojnie, uspokój się. I wyjść z pewną logiczną argumentacją, tak? czy w ogóle postawić albo zmienić temat nawet. Niech dana osoba chociażby nie czuje, że w tym, co robi, jest, że tak powiem, akceptowany, także te przekazy, że czuje, że, że wszyscy go słuchają, że rośnie z niego takie taki tak? to przekonanie, że jest takim kagankiem oświaty. No, to jest podstawa. W imieniu słuchaczy i w imieniu własnym bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że była to naprawdę bardzo, bardzo ważna rozmowa. Dzisiaj moim Państwa gościem był dr Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Dziękuję raz jeszcze i się kłaniam, Michale. Dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.